Tu Katinka 4, bo to wiesz, kolejna zabawka ze zbroi, Aha. która tam jest, plus repulsory. I nie wiem, ten Techmaster to jest. Właśnie, to on nie ma bojowych specjalizacji, więc tu w sumie nawet nie będę patrzył. Chyba, że Techmastera da się. Nie, to. Nie. Tak w ten sposób wyjaśniać, to nie ma sensu dociągać. Mam jednego PPK. Ja go sobie. Wiesz co? Ja wydam tego PPK na stun daj. Jaki konkretnie stąd? Się zastanawiam w tym momencie, co bym zrobił. Strzelanie do niewidzialnego nie jest wystarczającym stąd. Nie. Czekaj. Co bym mógł tam zrobić? Iron Man. Kurwa, on ma taką nudną tą zbroję. Nie, dobra. Nie będę przeciągał, kombinując. To jest tak, w takim razie D10 z repulsorów, bo jeszcze działają te resorsy, które sobie nakręciłem, nie? Bo to na całą tą. Tak. Plus 2D8. I Cybernetic Senses plus. Wiedziałem, że jakaś jedynka tam będzie. Co my. Nie, te rzuty mnie niszczą dzisiaj. Kupię. Dobrze, będzie Edytuję. brakuje efektów. 9 z efektem na D10 w takim razie. Ja się Chyba poddaję. 7, 3, 10 z efektem na D10. No. No tak, mówię 10 z efektem na Powiedziałeś D10. 9. Nie, Zanagrało się. 10. Serio? Ja To nie umiem usłyszałem liczyć w takim. 9. To nie umiem liczyć w takim Okej, okay, razie. to on ma tak. Dziesiątkę. Cztery ósemki do obrony przed tym. Braku, te nasze kostki wykończą teraz. Będziemy do drugiej nocy to walczyć przez takie rzuty, zobaczysz. No, to jest kurwa. Się idzie zesrać. Panowie, tak się rzuca. Pierdol się. No właśnie umrzeli. Okej. Jeszcze Hulk. Nie, wiesz co? Bo ja wydam teraz od razu kostkę, którą dostałem przed chwilą. A, w kontra. Na kontrę. Bo ja tutaj mogę zrobić 11 z efektem na dziesiące. Okej. I on po prostu wykorzystał niewidzialność, żeby zbliżyć się do Ironmana i po prostu przywalić jakimś tam z bliska z repulsorów albo coś takiego. Przed tym się będę mógł bronić, czy nie? Bo to kontra. To jest kontra, więc po prostu dostajesz. Jego działania wyszły w tym momencie lepiej niż twoje, więc ty dostajesz stres. Okej. Czyli dyszkę stresu dostajesz. Okay. Dobra, Hulk. Wiesz, jaki jest problem Blaku i dlaczego mamy tyle kostek? Bo nie ładujemy sobie asetów. A co to są asety? Teraz jak stwarzasz, dodajesz kostkę komuś, kto będzie rzucał po tobie. O Aha, to. continuity mu robisz, no. Ale teraz Hulk Ja będzie. dostałam w kurwę, No. więc mogę sobie użyć mojego SFX na pewno tego kolesia, który coś do mnie krzyczał. Jej, Bo nie wiem, czy jeszcze. biedny Ironmonger. No, już chyba nie mam choinek w rękach, więc po prostu będę go smaszować. No i dodaję sobie kostkę z tego, co dostałem. Emotional stress. Tak. Jeśli chcesz, Czekaj, możesz też czekaj, czekaj. dołożyć D4, bo on już ma małe obrażenia. Czekaj. Paul, przeczytaj to, bo tu pisze. Dodajesz Nie kostkę dokładaj równą tej do. D4, bo to jest duża szansa dla jedynkę dla niego. No, ale zawsze mam szansę na jedynkę. A To D4 gdzie? to W są chujowe które? kostki. No to drugie SFX. Tam pisze coś z Ritual Doom Might. Poolem. Yep.
Dajesz mi 10 do Dumpula i rzucasz 10 w następnej kolejce. Może nie. Może lepiej nie. Ejku, no nie doczytałam z tym Dumpulem. Wtedy jak dostanie darmową 10, to będzie miał 3 jedynki do wygrania tego. To mogę wykorzystać Hulksmash? Możesz. Aha, okej, okay, dobra. No to ja go smaszuję. Dobrze. I czym rzucasz? No to za team. Tak. Za Green Goliath 8. Okay. Nie 4. I tutaj będzie Godlike Strange. Aha. 12. Drugą 12, jeżeli używasz Hulksmash. No właśnie, to chciałam powiedzieć. Aha. I teraz się zastanawiam, czy Combat Expert, czy wziąć znowu to Menace Master, to co przedtem użyłam, żeby się bronić, że w sumie jak on mnie zastraszył, to ja teraz mogłabym najpierw tak, zacząć wyryczeć. No właśnie, cały mój żal i smutek, wyryczeć mu w twarz, a później go smaszować. Dobra, kupuję to w sposób powiedziany, ale nie będzie tak działało za każdym razem. Znaczy wiesz, ona może stwierdzać, że to będzie atak, jeśli on dostanie on obrażenia, to dostanie też po emocjach. Może tak być. No w zasadzie to w tym momencie to byłby bardziej emocjonalny atak niż fizyczny. To wtedy jeżeli nie byłoby tak Hulksmash. No wtedy nie byłoby Hulksmash z kolei. Dlatego nie, dlatego Combat Expert. Combat Expert lepiej będzie, bo to rzeczywiście. Tylko, że do wyjątkowych sytuacji na te rzeczy da się naciągać mimo wszystko. Okej, okay, i mogę jeszcze sobie z PP wziąć jedną kostkę? D6, chyba że fajnie to opiszesz. Lepiej opisz to fajnie, Hulk ma akurat możliwości robienia fajnych smaszy, więc dla ciebie jest lepszy stun daj niż ta D6. Opisz w jakiś ciekawy sposób, jak spuszczam niemu w pierdolu. Oj, dobra, biegnę do niego, takie jeb, 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 w sensie hop, hop, hop. I ten sufit się walnie, bo któryś tam strzeli w ten sufit. I Hulk po prostu wyskakuje w powietrze, bierze jeden z tych takich spadających, no nie wiem, 3x3 kawałków sufitu. Hulk Smash Deluxe. Dokładnie. Po sufitem. I po prostu w locie to łapię i jak opadam na ziemię, to tak jeb tym w tego dobra, miesia. Spoko. Dodałżę sobie ósemkę. Ósemkę do tego, za pyk. Oczywiście ryczy w niebogłosy. Ej, nie ma żadnej jedynki! I jak i w miarę sensowny rzut bym powiedział. Tak się rzuca, chłopaki, uważcie i uczcie się. Efekt będzie na D8, bo nie upada się ściągać tego. Znaczy... Chyba, że wydasz jeszcze PPK. Aha. Wtedy efekt byś miał nie, 17, fu, 18 z efektem na D12. Nie, bo wyrzucam najwyższy wynik, czyli 8 wyrzucam z mojego Hulksmash. Aha, to wyrzucasz tak czy inaczej. I 3 kostki biorę do mojego totala. Aha, to i tak kurde. To albo 12 z efektem na 12, albo 17 z efektem na 8. Nie może być 14 z efektem na 12? Może. A czekaj, też 5, może 5 być 14 i 4? Na 12. I na siódemce będzie efekt. Tak! A myślę, a wiesz, że jak niski total, to ma większą szansę, że przebije? Tak, znaczy bo... A w sumie nie, bo poczekaj, Paul mówi, że on się już słania na nogach, nie? Ten nie. Nie, ten nie, no to nie, to efekt na 12. Ale on nie ma aż tak dobrych obron. No tutaj można spróbować, może po lobby akurat się nie uda. 14 to nie jest taka. 14 to nie jest wbrew pozorom tak mało. No nie, no przed moim sufitem się nie obroni. No ma to superhuman durability na 10. Overcompensating na 8. Team 6. To w zasadzie wszystko, co ja mu mogę dać. Jeb 20. Na 18.
A, dam mu jeszcze z Dumpula jedną ósemkę. To dlaczego? Bo mogę. Bo może. On tak jest Dumpul. No. O. Wiesz co, kup to. Tu trzeba to wykorzystać, żeby tą niewidzialność temu typowi zniweczyć. Okej, to chcę kupić. Okej. Okay. Ja bym po... W jaki sposób rozpierdolenie Ironmongera niweluje niewidkę? Bo robię to tak, że ja padam przed nim i nie smaż go z góry na dół, tylko smaż go z lewa na prawo. I on po prostu leci w randomowym kierunku. I przypadkiem trafiając... akurat? Tak, w tamtego kolesia. Ej, tak, w komiksach to działa, ja mam wrażenie. Jeszcze lepiej, przypadkiem wpada na inny blok z tego. Na inny blok spadającego gruzu, który blok się rozwala i obsypuje tego niewidzialnego chuja gruzem. Dobra, okej. Okay. Dobra, Ironmonger jest już wyłączony. Okej, okay. No to Hulku smaszną. Było nie denerwować Hulka. Ja już nie pamiętam, czy ja miałem swoją akcję? Miałem chyba. Tak, próbowałem się użyć śniegu, żeby go pokazać. Mhm, dobra. To teraz teoretycznie się bronią. Znaczy teraz oni nas teoretycznie walną albo będą próbowali spieprzać. Bo się w końcu kogoś smasznęłaś. To porządnie. Dobra. Tutaj tego już śmiecia nie potrzebuję. Zostały te dwa. Znaczy te trzy. O, jak mi przykro, Blizzard nie ma jak uciekać, bo mu nie zamontowali jeszcze systemów latania. Serio, nie może latać? Nie. O. No właśnie, czy ja ten rozwalam budynek? Może się to liczy, nie, jak... na razie budynek... Znaczy, nie, na razie nawet jeżeli trochę się gruzuje budynek, to nie z twojej ręki. Ja dostaję, ktoś mi pisał te 4 XP za to, że walczy z... Tak, wpisałem. Już wpisałem. Tak. Było 11, dobra, 15. W związku z czym Blizzard będzie walczył dalej. Targetując się dalej w Ironmana, bo chcę wyłączyć największego rywala. Ósemka, dziesiątka, szóstka. To wszystko, czym on może rzucić. I we mnie taki prostek. Tak. Nawet nie mam za bardzo Dumpula, żeby się bawić. O, widzisz. 14 z efektem na dziesiątce. Jebany. Dobra, to ja się to zbronię, tak? Tak. To jest tak, D8 teamowo. Dalej do mnie strzela z tych rakiet, tak? Zimowych. Nie, znaczy po prostu strumieniem lodu. A, to dobra, to ja dalej idę na cutting edge, to, że mam jednak ochronę przed takimi zabawkami. 2D8. Plus superhuman durability. To jest D10. I co ja mam jeszcze na tej karcie? Tyle w sumie chyba, tak? On też trzyma kostkami, tylko rzuca. Tak. Nie przerzucę go, mam dokładnie to samo co on. I pewnie rzuca niżej, bo to pol. Kurwa mać, naprawdę. Kolejna jedynka. Dajesz mi ją? Tak. I zmieniam sobie D8 w D10. Wyedytowałem. Dobra. Tym samym dostajesz też kolejną dychę stresu, czyli jesteś już na 12 stresu. Jeszcze raz. Fizyczny stres cię wyłączy z walki. Dobra, to muszę to przerzucić w takim razie gdzieś.
Mogę to przerzucić gdzie? Albo w mentalne, albo w emocjonalne, tak? Tak. Na dumie to raczej emocje, tak? Czy mentalnie, bo jak to działa? Znaczy? Że nie tyle mu to porysowało zbroję. Znaczy, porysowało mu to zbroję, ale bardziej mu porysowało właśnie poczucie, że kurde, co to ma być, że takie badziewiaki go... Jeżeli wjechali ci w tym momencie bardzo mocno na ambicje, to jest emocjonalny. No to na emocjonalny, to przerzucam pepekiem w takim razie. Dobra. Bo to jest jednak, wiesz, zbroja, którą powiedziałem, no to wyciągam ją zamiast tego badziewia z walizki. Badziewia z walizki, a nie badziewia z walizki. Tak. Prawda różnica. Tak. Tymczasem Crimson Dynamo oraz Titanium Man odpalają swoje repulsory i próbują odlecieć. Będę ich gonił. Znaczy Titanium Mana będę gonił. No dobra. A jakby co, mogę zapać któregoś za kostki. Mogę lecieć z nimi. Okej, okay, no to teraz są wasze ruchy. Oni nie atakują, po prostu próbują uciekać. Dawaj, ryszeli ich. Ja zrobię ostatni ruch. Dobra, no to może Rysiek najpierw, ja potem, a na koniec Iron Man. No. Ja robię hopa. Aha. Jak robić hopa? Ja, a to mam ten... leaping, nie? Kok. Oni sobie w tym momencie dodali kostki z Super Sonic Flighta po prostu jako swoją akcję do następnego działania. Spoko. Znaczy no normalnie zbiera jej kości, Rysia, tak jak zawsze. No. Okej. Okay. Tu biorę 6, tu biorę 8, tu biorę 10 z mojego lipi. Tylko też mów, co te kości mniej więcej oznaczają, żebyśmy mogli sobie... No wiesz, też jednocześnie tu się powinno opowiadać, co się robi, a nie tylko brać kostki, którymi się robi. Okej, okay, no to znaczy, bo kto odlatuje? Ten cały czerwony i ten z tytanu. To któryś z tych dwóch, z którymi walczyłam? Tak, tego czerwonego próbowałaś trafić i jeszcze nie trafiłaś. O nie! No to jak tam tego... To rzucam w niego, może rzucę po prostu tym blokiem, w którym walnęłam tamtego, to rzucę w tego kolesia. Dobra, spoko. Przecież nie wiem, co będzie lepsze, rzucenie blokiem, czy... Skoczenie na niego. Znaczy skoczenie na niego i stącenie go łapą takim porządnym ciosem z dwóch pięści też może być dobre. Albo złapanie się go, nie? No przecież pod moim ciosem poleci na ziemię. No myślę, że wolę zrobić hopa. Jeżeli się nie mylę, to jeszcze za PPK można zrobić coś takiego, że do puli kości dorzucasz jeszcze jedną moc tej samej puli, samego tak, pary. Tak, właśnie, to też można robić. Można. I poza hopem będziesz mogła wziąć sobie jeszcze na przykład siłę. O. Aha, o, fajnie. Jeżeli wydasz PPK. A, no to wydaje, co tam. A one się w ogóle przychodzą na następne sesje, czy coś takiego? Nie. Resetują się tak samo jak Doompool. To na pewno wydaje, pewnie. Dobra, no to... Szóstka team, ósemka to jest... A niech będzie Engine of Destruction. Okej. Okay. I robię hopa. Okej. Okay. I robię silne hopa, bo jak spadnę na ziemię, no to chcę nim jebnąć o ziemię. Okej. Okay. I tyle. A nie, bo jeszcze Combat Expert, no tak. Hank ma dobrze, bo może kombat eksperta sobie dorzucić w każdej sytuacji. No, Thor tak samo w bojowej, w każdej może, jak wali młotem. Ho, ho, ho! Wygląda ładnie. No to biorę 17 i 8 na... Na tym. Znaczy teoretycznie jeszcze jednego PPK mogłabyś wydać, żeby trzy kostki do totala wziąć. Ale pytanie, czy chcesz, czy jest sens? Zostawię ostatni, więc ciężko powiedzieć. Co, to jest 17? 17 z efektem na 10. Mhm. Mogę się okay. na nim powspinać do góry i lądując na ziemi, po prostu stanę na nim. Ci się uda.
Dobra, on wyłącza swoją siłę, żeby... A nie, czekajcie, którego? To kimś na dynamo, to nie na tego patrzę. W zasadzie mógłby zrobić dokładnie to samo. Tylko czy chce wyłączać teraz siłę? Nie, będzie próbował po prostu zwijać w ten sposób. Okej, okay, czyli tak, z drużyny ma dziesiątkę. Lot dziesiątka. Znalazł się team player, kurna. Repulsory. Fajnie, że są zrobieni tacy pomniejsi, nie? Bo to jednak... Mieć z kim walczyć. No tam, no. Jest całkiem sporo villainów. Dobra, dwie dziesiątki, dwie ósemki w takim razie, żeby się bronić. Dwa D zero, jasne. Co żeś zrobił? 2D0 napisałem. 2D0? Cóż? No, jest jedynka. Przede wszystkim jest 16 total. A to za mało. No, 17 miała Rysia. Jedynkę, no ja jej nie wykorzystuję, bo mam jeden. No to nikt nie wykorzystuje. Dobra. Ale poczekaj, może Torby nie chciał wykorzystać, bo on leci z tymi drugimi? Nie, bo to ogólnie jest twój rzut, więc ty powinnaś wykorzystać jedynkę. Chyba, że ktoś inny może wytłumaczyć w jaki sposób to, że ty ściągasz Crimson Dynamo na ziemię, może jemu pomóc. Na przykład Thor mógłby w tej chwili go zaatakować. Ale ja bardziej na Titaniumena jestem cięty. No właśnie. Próbując wykonać ten drugi milestone na sesji, to by było tak fajne. A co to masz na tym milestone'ie? No, jak już wybrałem sobie na tej scenie przeciwnika, to jak mu pieprznę, że go wyłączę z walki, to... No dobra, to on po prostu bierze 10 stresu i zostaje rozsmarowany na ziemi. Wyłącza go to? Nie. On jeszcze nic nie dostał wcześniej. Aha, dobra. Więc teraz ja, tak? A może ja? A nie, dobra, ty, dobra. Zwalnij tego Titaniumena, zanim ja tą zacznę. Dobra, to ja robię tak. Sekundę. Z teamu deusemka, z asgardzkiego wojownika kolejna deusemka, bo jest wojownikiem, jak trafił na wywrostę tego przeciwnika, to go dopadnie. Aha. A nadludzka siła, bo jak już do niego dojdzie, to mu pieprznie. Z Mjolnira to standardowa weapon na D10, a ze specjalności Combat Master. I wykorzystam jednego PPK-a, żeby z Mjolnira walnąć także Supersonic Flight. Aha. I teraz pytanie do teamu Gunedofela, czy dorzucić Polowi D6 do Dumpula, żebym tą siłę sobie podwoił? No dorzuć, on te dwie szóstki tak ma. Powoli wygrywacie, więc powiedzcie, Dumpul mi dużo nie pomoże. Chyba, że zacznijcie jedynki rzucać gwałtownie. I tak nie mam ósemek. Dobra. To będzie... 2D12. A... 2D8? Chwila. To weapon... Dobra, 3D10. I pytanie, czy 2D8 zmienić na 4D10? A, zmień. 4D10 brzmi dobrze. No, czyli wykorzystuje także Focusa, bo wykorzystuje Power Seta, czy boską siłę z Power Seta asgardzkiego. O, cholera. Ho. Jedynkę kupię. Dobra, to... Panie, dobry rzut. Czyli miałbym 2 PP, czyli teraz 3. Dobra, to ja biorę efekt na 12, wydaję jednego PPK i mam 25 na totalu. Okej. Okay. A nie, chwila, słuchaj, bo on ma D12, jak mu walnę stresa na D10, to też padnie? Tak. To 28 total sobie. To 20. Biorę 28 total efekt na D10. Okej. Okay. Jak już jemność, to jemność.
8, 16, znaczy 8, 8. Wyłącza siłę, żeby podbić flight. Nastka, 3 ósemki, 6. Nastka, 3 ósemki, 6. Mogę zrobić. Pozwól Blackowi spokojnie najebać temu jego przeciwnikowi. On się morale podniesie. Prawie. Nie ma jak. Prawie nawet jak dorzucić dupu. Nie ma jak. Dobra. No to go zajebałeś. Dobra, to tak został? Pieprznąłem tak młotem, że jest taki soniczny boom. Wszyscy to słyszą dookoła, po czym widać jak ten jeszcze zdemolowany kombinezon spada na dół, Thor tak spada też, znaczy nie spada, tylko tak powoli opada na ziemię, tak stoi nad nim. Zapamiętaj ten dzień, w którym zdecydowałeś się stanąć w szranki z Bogiem Piorunem. I mój wybrany villain na tą scenę jest Soundly Defeated, więc mam skończonego milestone'a, czyli kolejne 10 expa do banku. Sweet. Iron Man, dajesz. W tym momencie Crimson Dynamo ma już sporo stresu. Zostało ich dwóch, tak? Tak. Zostało ich dwóch. Więc ja tu spróbuję zrobić też swojego milestone'a, tego na 10. Aha. Rzucając tekstem, że... Tak jak wtedy mówiłem, że kurde Stark się waha, nie? Z tym Cutting Edge Tech. Tam futuristem, bo... Więc tym razem jednak stwierdza, że w rękach takich ludzi takie zabawki są zbyt niebezpieczne. I aha, trzeba się ich pozbyć i będę starał się rozwalić wszystko, co się da w tych EMP. Jebnięciem. Okej. Okay. Tak, żeby w ogóle nie zostało tam nic, co można odtworzyć poza, wiesz, zbroją, którą sobie w zwykłych dzieciach może sklepać za boiskiem. Dobra. Dobra. Klepałeś kiedyś tak zbroję za boiskiem? Tak, klepałem. Ty nie? Mój brat klepał miecz, ale zajęło mu to bardzo długo. Ale przy odrobinie tego, dobra, to jest tak, teamowe D8. Wiesz co? Dam ci nawet fajniejszy sposób, żeby odpalić D10. No. Znaczy, żeby odpalić tego z 10 expowego. Bo ogólnie rzecz biorąc, to nie rozwiąże problemu, że mogą mieć gdzieś indziej kopie zapasowe technologii, którą ukradli, nie? Mhm. No i co w tym wypadku? Jedność takiej MP, że na całą bazę to pójdzie? To, że na całą bazę pójdzie, nadal nie wystarczy, żeby rozwiązać problem, że mogą mieć w innej lokacji zapasowe te. Okej. Okay. Natomiast... Wiesz co, to już po walce. Dobra, bo to dam ci konkretną okazję. Dobra. Jeżeli chcesz to zrobić. Tak, ale to na razie to tych po prostu chcę jebnąć ostatni, wiesz. Dobra. EMP. Dobra, to będzie Hard-Headed Futurist, bo to jednak na tej zasadzie, że tak jak mówię, nie wyobrażam sobie, że w przyszłości mógł być dostęp aż do takiej broni do zwykłych ludzi, aha, którzy sobie to sklejają, więc trzeba to zniszczyć. Mhm. Bo to jest chyba, że patrzę właśnie nie rozumiem tego Hard-Headed. Czy to jest, że patrzy z rozsądkiem w przyszłość, czy jest tak zapatrzony, że... To raczej jest zapatrzony bardzo. Jest zapatrzony, ale ty może być zapatrzony w tą idealną, gdzie nie latają, kurde, wszędzie strzelające, kurde, lodowymi rakietami zbroje. Mhm. No dobra, i tu będzie... To jest tak, tu jest EMP, ale odpalę też Unibima jednocześnie. Okej. Okay. Tak jak ostatnio. Dobra. To jest Step Up i Double Repulsors, to będzie 2D12 znowu. Mhm. Plus... Za PPK. Tak, za PPK. 2D8 i teraz tak, step up the lowest die, czyli daje ci
dwie D6 i dwie D8. Drugą stronę tego PPK. No. Nie dodajesz, tak, odejmujesz, bo on wydaje. Bo ja wykorzystuję ten. A nie dosłyszałem. No i mówię, to jest tak, ty dostajesz dwie D8 na Doompoolu z tych dwóch D6. Okay. Ja dodaję sobie dwie D8 do tego rzutu. Dobra. 4D8. Jeżeli by teraz nagle wypadło bardzo dużo jedynek, to jeszcze mam szansę to skończyć. Tak, masz szansę, więc na tym poprzestanę. Dobra, jebie MP. Proszę, żeby tu nie było czterech jedynek. Tam trzech, bo by wystarczyły. Please, no. Roll 20. Yes! Nie ma jedynek. No, nie najgorszy rzut. Trzy dwójki, tak blisko. 14 i dodaję tego PPK, żeby to było 19 z efektem na 12. Dobra, wiesz co, już nawet nie chce mi się rzucać, bo oni i tak mają za niskie rzuty. Znaczy, na styk by to było, żeby się udało przebić te 19. No. U nich. Oba już mają jakieś obrażenia, więc 12 ich zdejmą. W związku z czym pokonujesz ich obu. Jej. Mega potężnym wybuchem energii. MP is good. Tak. Jak się walczy z takimi przeciwnikami, MP is zero good. No. Dobra, słuchaj. Widzisz... zejście do dolnej, do niższej części kompleksu, że tak powiem. Widzicie zejście do niższej części kompleksu. I jak je badacie, to okazuje się, że jest pod spodem superkomputer. Okay. Który jakimś cudem przetrwał wywalenie zępa. Był dobrze chroniony. Co? Dobrze chroniony. Tak. I na którym jest bardzo dużo, znaczy w zasadzie to jest taka baza danych ze wszystkim, co AIM jak dotąd wykradł. No, to w sumie tak jak myślałem, że pozwolisz mi Techmastera wykorzystać. Żeby to wszystko wyczyścić ewentualnie. Tak. To tylko mają w bazie danych. Dobra, więc tak to robię, jeśli o tym myślałeś właśnie. Aha. Tak, co więcej, ponieważ wcześniej tam i Gwen Stacy i ty kombinowaliście z tym z oprogramowaniem Fixera, no. Więc jesteście w stanie przerobić jego oprogramowanie wirusowe, tak żeby wysłać w sieć wirusa, który będzie niszczył wszystkie informacje na temat... wszystkie konkretne plany technologiczne Iron Man Armorów. Tych nisko levelowych, tak? Że tak to określę. Znaczy, jedyna technologia, jedyną osobą, która będzie miała technologię Iron Man w tej chwili jesteś ty. No, to mi pasuje. Mam na to rzucać, czy to fabularnie po prostu? To fabularnie myślę, że możemy już rozjechać. Dobra, no. Możesz mi dopisać w braku 10 ekspo w takim. No to mamy 35 w banku. Nois. To ja od razu mówię, że nowe rzeczy do odblokowania. Ja od razu mówię, że nawet przed następną sesją to chcę już sobie odblokować Mjolnir Unchained. To będziemy musieli wyjaśnić jakoś, jak to się stało. Dobra, wszystko odeszło. Coś dla Halka mogę blokować? Na razie jeszcze nie ma na liście. On będzie musiał podopisywać różne rzeczy, bo tutaj są... No musiał dorobić. Znaczy, wiesz co, dobra, no to odblokowanie zrobię na początku następnej sesji, jak już zrobi listę, bo może coś na liście będzie ciekawszego. Tak. Będę musiał teraz spokojnie przemyśleć, co będzie do odblokowania. Bo tu sporo, lista tak wygląda, bo tu jest sporo już odblokowanych wcześniej, więc... Znaczy warto mieć, znaczy jak będzie już naprawdę długa, to będzie można rozbić na dwie części, znaczy to co już jest odblokowane i to co będzie jeszcze można, no. Żeby mieć no, tak. Łatwy podgląd na asety. No ale sesji poszło, jakby nie patrzeć. Ładnie, no o. W trzy osoby żeśmy nabili 50 expa, coś koło tego. Licząc to co wydaliśmy na w tym Transition Scene i wcześniej. No. Więc elegancko. Nice. No i chyba ten milestone w niepołowanych rękach można skasować, bo został wykonany. Tak. Very good. Okej, okay, no dobra. Czyli to byłby koniec sesji.
Dobra, przy okazji ten milestone w sieci też już nie będzie dostępny, bo w nim chodziło o to, żeby odkryć powiązania między... Między Hydrą, AIM-em, wypadkiem w laboratorium Pyma i tak dalej. I tu, by była, tu byłby taki wybór, żeby Fixer wyjaśnił dokładnie co i jak, a w zamian dajecie mu uciec. Aha. Okej, no tak się potoczyło, a nie drog inaczej. Drog Vibranium nadal jest w miarę ciepły, rozgrywki polityczne są w miarę ciepłe. Hawkeye będzie miał szansę wziąć ludzi. Tak, znaczy ja wolę kminie, że kto do takich rozgrywek politycznych pasuje. Bestia na przykład. A no tak. Fakt. A Czarna Wdowa nie? W sumie też. Co? Czarna Wdowa, rozgrywek politycznych. Chociaż nie. Jedyne... Nie do końca, Kapitan Ameryka mógłby pasować. Cyborg pasuje, no nie Cyborg, tylko Cyklop. Cyklop pasuje, no. No dobra. Cyklop jest Cyklop? Właśnie... No, z X-Menów. Ten Cyklop? Tak. A to nie bierzecie pod uwagę filmów? Bierzemy, ale łączymy różne rzeczy. Znaczy, X-Menowy film w ogóle nie biorę pod uwagę. X-Menów jadę, że właśnie się pojawiło ten. Właśnie się zbudowali X-Mansion, jest instytut i zbierają uczniów. No. To znaczy, w tej chwili jest Xavier, Bestia, ten. Właśnie Cyklop, Jean Grey, Storm. I Wolverine. No i Iceman prawdopodobnie. I Icemana uratowali na pierwszej sesji. Wiesz, bo filmy filmami, ale jednak też dajemy sobie jakieś pole do manewru sesjowe. Tak. No, no właśnie, bo w sumie tak Jean rozwaliła praktycznie wszystkich na tym filmie ostatnim, nie? A nie oglądałaś nowych X-Menów? To jest resetowane całkowicie. No. Dobra. No. Tak, jest kosmiczny retcon. No. Tak, ale w każdym razie, zanim zaczniemy, to dobra, to się potem pomyśli, czy następna sesja to X-Meni, czy Avengersi, czy może ktoś jeszcze, to się zobaczy. Na razie to powiem tak, ja już wiem, co będzie następne. Znaczy, okay. Ogólnie rzecz biorąc, może być Asgard, albo mogą być X-Meni, co wolicie. X-Menów. Warto zmienić trochę. Dobra. No, można, na Asgard będzie jeszcze czas, żeby pogadać sobie z braciszkiem. Tak. Jeszcze informacje zamykające sesję, to w momencie, gdy Stark się bawił z komputerem, żeby rozwalić wszystkie te informacje o Iron Man Armor. Łącznie na przykład z jakimiś tam badaniami nad zastosowaniem tego, żeby pomóc ludziom sparaliżowanym. O proszę. O. No. Wiesz, taki wybór w Milestone'ie, że na dobra ludzkości, tak. Albo nie. Tak. Natomiast jak tylko skończyłeś, to dostałeś wiadomość od Nataszy, że leci cała masa migów w waszą stronę. Aha. Ale to w sumie to, że zniszczył coś takiego, to już mi daje pomysł na następnego Milestone'a, czyli że Stark wiedziony żalem, że jednak musiał zniszczyć coś takiego, rozpoczyna coś własnego, tak? Tak. Jednak Paul mówi, że można nakręcać takie własne opcje. Tak. A co leci na nas? Migi. Migi rosyjskie, samoloty. Myśliwce rosyjskie. I ogólnie rzecz biorąc, połowa armii rosyjskiej została zmobilizowana, bo kuźwa coś się dzieje. Ups! Wszyscy do Queen Jetu. Tak. Scena zamykająca sesję jest znowu w Stark Tower. Telefon od Steve'a Rogersa, kapitana Ameryki. Który dzwoni do Tony'ego Starka. No, co tam, Steve? Widzisz, że jest wyraźnie wściekły i w ogóle bez przywitania się od razu mówi: co ty do cholery myślałeś? Teraz miałem zamiar wziąć prysznic. Puściłeś ze smyczy Thora i Hulka na terenie obcego mocarstwa? Ale jak spuściłem ze smyczy? No oni się zabrali razem, co? Spróbuj powiedzieć następnym razem Hulkowi, że nie może jechać. Próbowałeś kiedyś? Steve tylko pokręcił głową. Zdajesz sobie sprawę, że będą z tego reperkusje? Oj, spotkam się z Putinem, już piliśmy razem kiedyś herbatę, to wiesz. Wszystko się wyjaśni. Tak, herbatę w Rosji.
Tak, herbatę, wiesz, z prądem.